Schmitty McGee's. Zobaczmy, kto tutaj siedzi i kogo będziemy musieli wykurzyć. Tutaj już widać ekipę. Kolega Drap leży tam. Ok, kolega Janusz się obudził. Zapraszamy do tańca. Ok, większa ekipa. Justka, dzień dobry bardzo. Kolega Kapela. Czastka padła, wykrwawiła się. Kolega Seba. Seba leż. To nie twoja. Padaj, padaj, padaj. Padaj. Dziękuję. Tu na pierwszy ogień załatwieni. Łapiemy oddech i wchodzimy dalej. Ok. Naturalne oświetlenie jest. Fajne takie punkciki, punkty światła. Dobra, zamknijmy, żeby na nich tu z zewnątrz nie brechtał. I zaczynamy plądrować. Część z tych rzeczy zniszczymy w czasie przygotowań. Część na pewno trzeba będzie zostawić zombiakom do zniszczenia. Ok, tu jest safe. Ktoś tam na zewnątrz chce nam pomóc w czyszczeniu. Wyjdźmy i przywitajmy ich. A, kolega Drap. Kolega Skater. Kolega Mati. Dobrze. A tam kolega maratończyk na redukcji, kolega. Pięknie. Czy ktoś jeszcze? A co tu kolega robi? Proszę mi nie rozwalać. Nie rozwalać mojej bazy. Leżeć, leżeć, nie irytować. Okej, dobra. Tutaj. Więcej obrażeń wilkom. Ciekawe, czy to się dotyczy także kojotów. Tu amunicja dodatkowa. Bardzo, bardzo fajnie. Zablokujemy sobie. 18, 16 tutaj tych lokacji, żeby szybciutko można było zrzucać do skrzyni. Dobra. Wracamy. Wracamy do eksploracji naszej nowej bazy. Ok. Skórzany pancerz. To sobie w razie potrzeby naprawimy. O, piękna sprawa, dwurureczka. Elegancko. Elegancko, bardzo elegancko. Na pewno pozbędziemy się tej drewnianej, nie przepraszam, rurowej strzelby. Dobra, jak to wygląda sytuacja? Tu drzwi zablokowane. Prawdopodobnie albo spadniemy z góry, albo gdzieś tutaj jest przycisk. Albo typie. To jest lata na amunicję. Okej. Okay. Pancerz, ubranka jakieś fajne. Koszula flanelowa. Nie potrzebujemy. Ale zawsze fajnie. Tutaj widzę, że trzeba będzie naprawić. I to naprawić cementem już? Okej, okay, dziwne. Dziwne, dlaczego nie kostką brukową?
Świat medycyny, to na sprzedaż, to na sprzedaż. Natomiast ogarniacz, obrażenia zasięgowe zwiększą 50%. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo się nam to przyda, kiedy będziemy strzelać do naszych gości. Tu wszystko zebrane. Okej, dobra. Tutaj tak samo. Ten element możemy wzmocnić brukiem, natomiast tu. Nie, my to po prostu rozwalimy i na to miejsce damy mocniejsze bloki. I zrobimy to nawet teraz. O tak. Ok, czyli te. Sprzątamy porządny domek, porządna warownia, to bezpieczna warownia. Tylko gdzie jest przycisk? Prawdopodobnie gdzieś na górze, który odblokuje nam te drzwi. Łomatko 10 tysięcy. To mi daje pewien pomysł. Nie wiem, czy nie zbudujemy sobie 10 tysięcy. Oj, 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 solidne, solidne, solidne. Jeśli możemy strzelać przez te, tak, możemy strzelać przez te kraty, to może to być naszym panic room, z miejscem, gdzie możemy sobie uciec. Oczywiście, jeśli tutaj te ściany nie są, nie, te ściany są słabsze. Ta ściana zewnętrzna. Dobra, będziemy myśleć. Tutaj słabo, słabo, słabo. Tutaj też słabiutkie. Trzeba to rozbić i zastąpić solidnymi blokami. Oczywiście wzmocnimy je, kiedy już na to przyjdzie czas. Dobrze. Tu zorganizujmy odrobinkę nasze. Dobra, okej. A przepraszam, to jeszcze nie wziąłem. Weźmiemy to i rozbijemy beczkę, bo ona może wybuchnąć po prostu, jeśli będą zombiaki w nie uderzały, wybuchnąć, co może być nieprzyjemną sytuacją. Dobra. Idziemy. Okej. Ile tutaj jest kolegów? Dobra, No więc mamy do czynienia. Uciekamy jak niepyszni. Tu po prostu już miejsce jest na panikę. To są feral zombies. Niebezpieczne, niebezpieczne bardzo zombiaki. Szybko bijące, ponad 500 punktów życia, więc tu nie ma dyshonoru. Musimy się po prostu, nie możemy pozwolić, żeby nas zamordowali. Dobra. Wracamy i dobijamy ich. Tamten White.
Dzika istota po polsku. 85 punktów życia, więc. A tam kolega gąciarz. Leżeć. Dobra, resztę chyba kolegów możemy z nimi porozmawiać już normalnie. Tu niestety trzeba było ratować się ucieczką. Jeden zombie typu Feral, drugi White. Dzika istota, nie jest to dobre tłumaczenie, to trzeba będzie naprawić. Pracuję nad korektą tłumaczeń w ramach moda. Dobra, czy tam ktoś się rozbija? Czy feral, czy normalny zombiak? A, kolega żołnierz się... Jeśli on tu jest sam, to możemy... się nim tutaj po prostu dyskretnie... No chodź, chodź, chodź. Dobra. Okej. Okay. Rozejrzyjmy się, co tutaj jest. Tu strzelnica. Rzemieślnicy testowali swoje wynalazki. Zbiornik. Jak zrobić zbiornik do narzędzi spalinowych? Okej. Okay. Tutaj prawdopodobnie wykorzystamy te schody jako drugi etap walki z hordą. Najprawdopodobniej pierwszą linią obrony będą tutaj w tych drzwiach. Klasyczna blokada. Tu w nich strzelamy, strzelamy, strzelamy. Kiedy przebiją się przez oczywiście nasze zabezpieczenia, to uciekniemy, jeśli zdążymy, na górę. I drugim etapem, drugą fazą obrony będzie tam pięterko. Dobrze. Dobra, dobra, dobra. Dobra, na razie zrzućmy do skrzyni wszystko, co nam tutaj niepotrzebne. Jeśli chodzi o pragnienie, to już warto się napić. A, tutaj też słabiutko. A zombiaki będą wyczuwać. Nie wiadomo jak, ale mają dziki zmysł, tym będą wyczuwać słaby punkt. Tu się trzeba zastanowić, jak zrobić, zabezpieczyć to podejście. Nie mamy molotowów, nie mamy... Mamy chyba rurobomby tylko. Okej. I gdzieś tutaj trzeba będzie pomyśleć nad zrobieniem... A tu widzę wejście na dach, czyli mamy trzecią albo nawet czwartą fazę. Czwartą fazę do walki. Wzmocnimy naszą dwururkę. Tym. Oczywiście przeładujemy. Każde modyfikacje oznaczają, że opróżniamy naszą broń z amunicji.
Rozładowujemy ją. Dobra, za chwileczkę wrócimy. I po króciutkiej przerwie wracamy. To wszystko jest drewniane. Okej, ołów. Dobra. Tu zakładam, że to jest ta, dostęp do tej przestrzeni. Jakieś ubranka, ciuszki. Skrzynia, torba na broń. Łuk już mamy identyczny. Zezłomujemy. Tygodnik strzelby, użyj. Dobrze, troszkę więcej amunicji do naszej strzelby. Tu jakaś opcja jest, żeby się może dostać na dach. Czy może tu poprowadzić drabinę, żeby wejść, móc wejść także od zewnątrz. Okej. No nie, 10 tysięcy. Nie będziemy rozbijać. Solidne te słupki. Bardzo solidne. Okej. Tu to jest wejście, to jest prawdopodobnie klucz do tej dolnej strefy. Nie chcemy na razie jej otwierać, może nigdy nie otworzymy. Myślę raczej o przebiciu się w dół do tej klatki z sejfem. Dobra, zobaczmy, jak stoimy ze wszystkim. Czy tutaj ktoś na nas czeka? To wszystko paskudne. Dobra, to wszystko paskudne. Przyciągnijmy. A tu kolega. No, solidna ekipa. Tylko czemu? Nie o to chodziło. Musimy się leczyć. Nie. Zabiło nas. Zabiły nas zombiaki. Zbyt mocna ekipa. Dobra. Odrodzenie na łóżku. 25 punktów doświadczenia zabrane. Niedobrze, nieładnie. Dobra. Wracamy. Dalej czyścić. Ale ciekawe, że poziom zombiaków. Tam były 2 czy 3 zombiaki dzikie. Tutaj też musimy uzupełnić. Sobie. Zjemy to. Tak, znacznie większa, trudność niż w przypadku lokacji, które dotychczas robiliśmy. A sama lokacja jest na drugim poziomie chyba, więc
Więc po prostu gra stworzyła nam troszkę trudniejsze zadanie niż w przypadku klasycznej lokacji, klasycznej misji, którą dostajemy od handlarza. I chyba warto wziąć już dodatkowy bandaż. Dobra. Wracamy i idziemy się bić dalej. Tylko czy amunicja? Tak, więcej amunicji. Mam nadzieję, że nie zużyję całej amunicji na czyszczenie tej lokacji. Na czyszczenie tej lokacji, jak na hordę, jak na walkę z hordą. No, w każdym razie bardzo się cieszę, że nie wybrałem czyszczenia skoku na bank, tylko bank Liberty Bank, jako miejsce na obronę przed hordą, bo tam prawdopodobnie są jeszcze trudniejsze zombiaki, jeszcze trudniejsza ekipa. Dobra, przeładowane. Idziemy. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku. Tak, tutaj ten bank. Trzeci poziom. Tutaj Meatloaf. Też oczywiście kwestia niezabezpieczenia tymi włazami szybko biegające zombiaki, nawet jeśli nie mają dużej ilości punktów życia, to po prostu bardzo szybko do nas podchodzą. Dobra, czy jest ktoś tutaj? Czy oni się zespawnowali tam na górze? Czy tam siedzą? Dobra, zobaczmy, podejdźmy. Nawet podjedziemy sobie na rowerze. Zawsze będzie można troszeczkę sprawniej uciec. Nie, chyba tak daleko. Nie. Prawdopodobnie się zrespawnowali tych, których nie zabiliśmy. To jest to ptaszysko, które zamordowaliśmy, ale które też przyczyniło się do naszej śmierci. Dobra, co robimy? Są. Prawdopodobnie wróciły część zombiaków. Na pewno nie wszystkie zamordowaliśmy, zanim nas nie zaatakowali. Dobra. Troszeczkę większe. Tu nie możemy. Dlaczego tu nie ma? Dobra, najpierw zamknijmy. I tutaj właz. Przygotujmy. Czy jesteś w domu? Dobra, ptaszysko na pewno zeszło.
szybciej przeładować. Dobra, kolega Janusz się przebił. Tak, 1500 punktów. To jest sporo. To jest solidny kawał zombiaka. No, ciekaw jestem, kto będzie w tej hordzie 7 dnia. Jeśli więcej będzie takich przyjemniaczków, to czarno to widzę, ale nie przejmujemy się. Czyścimy dalej. Dobra, tutaj zepsuł nam nasz włas. Te drzwi też zreperujemy. Dobra. Dobra, przeładujemy. I zobaczmy, czy ktoś jeszcze tam będzie chciał nas zabić. Znaczy, oczywiście zamiary chcą nas zabić, ale... Czy to już wszystko? Paskudniacy? Już? Już, chyba wszystko. Dobra, sprawdzamy, co tutaj jest. Oczyścimy ten dach. Coś do jedzenia. Nie, nic do jedzenia. Lektura na wieczór. Wytwarzanie nasion. Akurat to nie jest jakoś specjalnie nam potrzebne. No, szału nie ma. O, połączenia poprawione, zaraz to wykorzystamy. Poszło 5 czy 6 kul, ostatni strzał zadaje podwójne obrażenia. To chyba dotyczy tylko magnumów. Dobra, troszeczkę amunicji. Nie pogniewamy się. Drewno. No, dużo będziemy budowali, więc... Więc warto tutaj się zaopatrzyć. Jeszcze więcej, dobrze, fajnie, 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 dobrze. Będzie w co strzelać. Będzie czym strzelać w zombiaki. Lepsze ceny z bronią kalibru 44. Bardzo fajnie. Niestety nie mamy takiej. Może się dorobimy. Dobra,